Siema, witam w kolejnym odcinku z Ikarusa. Dzisiaj sobie polecimy drugą misję, znaczy w sumie już trzecią. Także pójdziemy do gierki. Niestety, prawdopodobnie jest jakiś bug i na offline modzie jakby progres nie przechodzi dalej. Dlatego ja nie mam żadnych itemów tutaj. Nie mam tego currency, za które powinienem kupować sobie różne rzeczy. A tylko gdzie to było? Workshop? O, tutaj właśnie. Niestety. Niestety nie działa to póki co. Także polecimy sobie nową misję. Pytanie jaką? Exploration. Kill list. Jakiś predator, kurde. Tutaj mamy difficulty normal. Tu jest easy. Mamy normal. I tu też jest easy. Dobra, czyli pójdziemy sobie najpierw tą misję. Ta jest niby easy, także let's go. Nowa misja, pyk. Także lądujemy na naszej nowej misji. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Może będziemy mieli jakichś nowych przeciwników. Okej, czyli tutaj już widzę misję naszą. Jesteśmy teraz w tym kawałku mapy. Wcześniej byliśmy tutaj, później chyba gdzieś na górze. No i teraz jesteśmy tutaj. Lądowanko. Otwieraj kapsułę. No i dobrze, póki co, jako że niestety progres nie przechodzi dalej, no to muszę się zająć robieniem wszystkiego od nowa. Za każdą misję. Jest to troszkę irytujące, no ale nic z tym nie zrobię. Także ja się biorę za narzędzia, rozbudowę bazy, standardowo żelaza będę musiał poszukać. Jak znajdę jakąś jaskinię, to pokażę, gdzie ona jest. No i co? I biorę się do roboty. Jako że misje mamy tutaj po prawej, to są trzy misje praktycznie obok siebie, to też tam gdzieś będę chciał bazę zrobić, żeby nie było jakoś super daleko. Tylko idę, kurde, jakiejś jaskini poszukać na żelazo. Dobra, jeżeli chodzi o jaskinię, to znalazłem pierwszą. Jest ona na G14, niedaleko tutaj, gdzie spadliśmy. Jest ona tutaj, w tym miejscu. Zobaczymy, ile w środku jest żelaza. O, taka widzę, że dosyć ta jaskinia. 0,30 tylko dostał. Ale kurde, ten bóg jest słaby. No, także ja się biorę za kopanko. Będzie za niedługo stawianie bazy, tak więc widzimy się w nowej bazie. O kurde, znalazłem coś nowego. O, na hita zginął sobie. Co to jest? O, jest wilk. Zginął na dwa hity. A, tu dzik jakiś, kurde, no. Czyli są jakieś nowe zwierzątka. Mamy dziki. Więc Pokchamp. Dobra, ogólnie to wygląda tak, że tutaj za bardzo też nie stawiałem w tej bazie, no bo prawdopodobnie wydaje mi się, że to będzie dosyć szybka misja. No a jak żaden progres mi nie przechodzi, no to też za dużo nie chcę robić, nie? Tutaj sobie jakieś jedzonka porobiłem. Tego watermelona nie da się zrobić? A no nie da się. Aha, z tego się robi. Kurde, nie wiem, jak zrobić termos właśnie. Dobra, tutaj sobie jakieś żarcie porobiłem. Zrobiłem sobie to do robienia tlenu. To jest giga fajne. Giga oszczędność czasu. Dodatkowo zrobiłem sobie anvil bencha, crafting bencha. Wiadomo, piecyk do przepalania żelaza, skrzyneczka. No i w sumie tyle. I tutaj już mamy zaraz pierwszą misję. Tutaj już sobie zrobiłem moją budowlę do obrony. Tak więc tutaj będziemy się bronić. Zrobiłem sobie dodatkowo żelazne narzędzia, axe, pickaxe, nożyk i longbowa. Kuszy i tak nie robię, bo tak umówmy się, ok? Strzelanie z kuszy wychodzi mi średnio. Także nie robię tej kuszy. O, ja tego nie mogę tutaj zrobić. Dobra. Ja to mam postawić tutaj, tak? Tak. Okej.
Aha, i tyle. I teraz muszę iść do drugiego, nawet nic mnie zaatakowało. No to w sumie możliwe, że nawet niepotrzebnie się rozbudowywałem. Dobra, idziemy do drugiej miejscówki i zobaczymy. No i dobra, jestem przy drugiej miejscówce, także bierzemy też ten Geostation. Stawiamy. Pyk. Okej. I znowu nic się nie stało. No dobra, to lecimy do... W takim razie do trzeciej miejscowy. Być może mogłem po prostu wbić na tą misję, poodpalać to i tyle. Nie wiem, czy coś się jeszcze będzie działo. No ale zobaczymy. Tutaj mamy wilka. Pyk. Ej, nie zginął na hita. Dobrze. To co, ja lecę do trzeciej miejscówy. No i dobre, jestem na trzeciej miejscówie. Póki co nic mnie nie atakuje, tak więc stawiamy sobie nasz ostatni radar. Zobaczymy, co się stanie. Ja będę uciekał do chaty. Okej. Okay. Teraz coś muszę zrobić tam na dole. Co ten wilk robi? Nie może wskoczyć chłop. No dobra, i teraz muszę iść tam. Tam już wydaje mi się, że coś może mnie zaatakować, także prawdopodobnie zrobię sobie tą budowlę moją. To nie trwa jakoś super długo, tam kilka drzewek trzeba ściąć. I tyle. Także... Tam już mi się wydaje, że może być jakiś atak. A jak będzie atak, a ja nie będę miał budowli, to będzie lipa. Czy ja tu zejdę? No tak, zejdę. Dobra. Dobra, tak więc konstrukcja stoi. Bierzemy uplink, transmitter. I stawiamy. Zobaczymy, co się stanie. Pyk. Okej, musimy go odpalić. Zobaczymy, czy coś mnie zaatakuje w ogóle. 5%, ale kurde, długo to idzie. Jeden strzał, 36. Powinno wystarczyć. Serio nie trafiłem. Mam jakiś królik, wilk. Ale to nie są rzeczy z ataku. Pierwszy level tyle HP ma. Weź nie atakuj tego gościu. Dobra. O, kolejny wilk. No i okej. Mamy 27%. Ja strzałem mogę sobie zrobić? Mogę zrobić z 15. Idzie kolejny wilk. Dobra, headshotting. I co? Tyle? Łek, to są takie wilki level 1. Myślałem, że tu będzie jakiś giga atak. A tu kurde wilki same pierwszy level. No nie wiem, jak one tego nie dostają czasami. Tam coś idzie, ale to nie wilk. Dobra, idzie kolejny. No, drzewo trafiłem. No co jest z tym drzewem? Giga małe tu są hitboxy, nie? Jak strzelę obok, to już nie zostaje damage'u. Lekko obok wystarczy strzelić.
No i co, tyle? Jakiś zielonek leci? Wilków na razie nie widać. No jest, kolejny. Trzocik. To jest łatwa misja. Kurde, nie musiałem tego budować. Nie musiałem się tak rozbudowywać. Tak naprawdę to mogłem zrobić podstawowy łuk i bym zrobił tę misję. Dobra, leży kolejny. 26 strzał. Nie no, starczy, to już zaraz koniec będzie. 80%. Jeszcze myślę, że ze dwa wilki przyjdą i tyle. Chyba, że później coś mocniejszego zaatakuje. Ale wątpię. Dobra, tam idzie kolejny wilk. Czemu headshot w niego nie wchodzi? Teraz wszedł. Dobra. Mamy 90%. Może jakiś jeden jeszcze przyjdzie. No, idzie. Ostatni prawdopodobnie. Dobra. No. I pyk. Misja gotowa. Tak więc widzimy się przy ewakuacji. No i dobra, ewakuujemy się. Zobaczymy przy okazji, czy naprawili już to, bo tam jakieś patche były. I zobaczymy, czy naprawili ten progres, czy znowu wszystko stracę i kolejną misję będę musiał zaczynać od nowa. Szczerze mówiąc, troszkę jest to uciążliwe. No bo tak, to poleciałbym na kolejną misję, miałbym wszystkie moje narzędzia i tak dalej, a tak to muszę wszystko od nowa za każdym razem robić. Także zaraz zobaczymy. No i dobrze, jesteśmy już w menu. Wybieramy postać swoją. No i nie naprawili tego niestety. Tech tree mam, talenty mam. Ale itemów nie mam. Nie mam itemów, nie dostaję pieniążków tutaj. Niestety. No są to całkiem fajne itemy. No dobra, no cóż. Także to była szybciutka misja. Widzimy się w kolejnej. Do zobaczenia.